Długosz. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko, Kochana Matko, gdy na dwa dni przed śmiercią zapytano ojca Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata,
aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec i odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. To jest modlitwa tej, która króluje nad wszystkim i nad wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz. Boża Matko, różaniec jest prostą modlitwą, która może tak wiele poruszyć serce konkretnego człowieka i zmieniać świat. Wiele rzeczy obiecywałaś Maryjo, szczególną opiekę oraz liczne łaski tym, którzy będą się modlić na różańcu. Ludzie odmawiający różaniec zaświadczają, że ich sprawy, o które bezskutecznie starali się latami, zostają rozwiązane. Wielu doświadcza wyleczenia ze śmiertelnych chorób. Kobiety zachodzą w ciąże, a bezrobotni otrzymują pracę. Modlitwa różańcowa jest szczególnie pomocna tym, którzy przeżywają kryzys, którzy szukają drogi życiowej albo pociechy. Przez to jest stawiennictwo, Matko Nasza, miliony ludzi na całym świecie modli się poszczególnymi tajemnicami różańca. W 1569 roku papież Pius V wydał specjalny dokument, w którym dokładnie określił, w jakiej formie powinien być odmawiany różaniec. Wiązało się to ze zwycięstwem chrześcijańskiej Europy nad islamską nawałą w bitwie pod Lepanto. 7 października 1571 roku papież przypisywał zwycięstwo Twojemu stawiennictwu, Maryjo, wyproszonemu przez modlitwę różańcową, którą w tej intencji odmawiała cała Europa. Na wzrost popularności modlitwy różańcowej w ciągu 2 ostatnich stuleci wywarły wpływ wielkie Twoje Matko objawienia różańcowe. W czasie tych objawień pokazywałeś się Maryjo z różańcem w dłoniach, prosząc o tę modlitwę jako ratunek dla świata. Za każdym razem mówiłaś, że różaniec jest najskuteczniejszą drogą do otrzymania wielu łask. Nieustannie powtarzałaś: odmawiajcie różaniec. W 1531 roku w Guadalupe, w 1858 roku w Lourdes, w 1877 roku w Gieczwałdzie, w 1917 roku w Fatimie. W Fatimie nazwała się Maryjo Królową Różańca Świętego. W czasie każdego z 6 objawień zalecałaś odmawianie różańca w intencji uproszenia pokoju na świecie. Słowo codziennie pojawiło się przy każdej Twojej prośbie o modlitwę różańcową. 13 lipca 1917 roku zostawiłaś Maryjo dzieciom konkretną wskazówkę. Kiedy odmawiacie różaniec, po każdym dziesiątku mówcie: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kochana Matko, różaniec, prosta modlitwa, przez wieki wychowywała wielkich świętych Kościoła. Karol Wojtyła z kołem żywego różańca zetknął się po przeprowadzce z Wadowic do Krakowa, gdy na Dębnikach przy ulicy Różanej spotkał Jana Tyranowskiego. Tyranowski starannie dobierał kandydatów do koła różańca, obserwował Karola podczas parafialnych rekolekcji, wysłuchiwał jego uwag na wieczornych biblijnych spotkaniach
i dopiero po odbyciu z nim poważnej rozmowy zaproponował mu wstąpienie do żywego różańca. Różaniec był modlitwą, która towarzyszyła księdzu, biskupowi, arcybiskupowi, kardynałowi, a wreszcie papieżowi Wojtyle w każdej chwili życia, w kaplicy, w samochodzie, w samolocie, w czasie odpoczynku, przed podjęciem każdej ważnej decyzji. Od początku swojego pontyfikatu wskazywał wielką wartość modlitwy różańcowej. W pierwszym roku swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II mówił: pragnę skupić waszą uwagę na różańcu. Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą, modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swojej głębi. W te same dziesiątki różańca serce może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których się najbardziej troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. W liście Rosarium Virginis Mariae pisał: różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI. Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuły oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który mówi: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Święty Jan Paweł II zaznaczał: różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodzin. Rodzina, która odmawia razem różaniec, otwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie. Boża i nasza Matko, powierzamy nasze rodziny Twojej opiece, czyniąc modlitwę różańcową modlitwą naszych rodzin. Szczególnie błagamy, wstawiaj się za nami, abyś w modlitwie różańcowej wypraszali dobroliczne powołania kapłańskie i zakonne. 11 dzień miesiąca to tradycyjnie dzień, kiedy na Jasnej Górze gościmy pielgrzymów z naszej archidiecezji częstochowskiej. Dziękujemy za obecność księży biskupów, ogarniamy ich naszą modlitwą. Dziś w sposób szczególny pragniemy także modlić się za seminarzystów Wyższego Seminarium w Częstochowie, którzy podejmą nocne czuwanie. Nie zapominamy tu na Jasnej Górze każdego dnia o modlitwie za Ojca Świętego Franciszka. Pamiętamy o polskim episkopacie, o księżach biskupach, którzy udali się do Rzymu, do Watykanu na pielgrzymkę ad limina, aby u konfesji świętego Piotra i Pawła powierzać polski Kościół. Ogarniamy naszą modlitwą nasz pauliński zakon. Modlimy się za ojca generała, ojca przora, cały jasnogórski konwent, wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nigdy nie brakło tych, którzy będą kontynuować dzieło apostołów. Naszą modlitwą w tym czasie trwającej pandemii ogarniamy wszystkie osoby chore, cierpiące. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji TVAM, Radia Maryja, Radia Jasna Góra. Dziękujemy im za budowanie duchowej wspólnoty w łączności z duchową stolicą Polski. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, prosimy Maryję w intencji Marcela Owczarskiego z okazji jego jutrzejszych urodzin. Modlimy się w intencji Zygmunta, dziękując za udaną operację
w dniu urodzin prosimy o dalsze błogosławieństwo. Prosimy w intencji Matki Generalnej, Sióstr Sercanek, Teresy Wójcickiej, prosimy dla niej o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia. Swój jubileusz ślubu obchodzą Halina i Zbigniew Dulnik. Polecamy także Gabriele i Wojciecha Modlińskich z Lubicza Dolnego. Polecamy parafię świętego Jana Bosko w archidiecezji poznańskiej, samego Poznania, gdzie dzisiaj nawiedzasz, Maryjo, tą parafię. Prosimy o błogosławione owoce tegoż nawiedzenia. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za świętej pamięci Stanisława Leśniaka z Zawiercia, świętej pamięci Andrzeja Pąkowskiego, zmarłego ratownika medycznego. Polecamy także świętej pamięci księdza prałata Stanisława Suwala. Polecamy pielgrzymów obecnych tu w kaplicy Matki Bożej, przybyłych z Olbierzowic, Kościana, Ceradza Kościelnego, Radomska, parafia Parzniewice, Bełchatów, pielgrzymów z Woli Krzysztoforskiej, z parafii Bogdanów, Góry Włodawskiej, Izdowy, Obornik Wielkopolskich, Białośliwia, parafii Jaworzno koło Wielunia, jest to parafia Trójcy Przenajświętszej, wszystkich obecnych tu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i łączących się z nami w modlitwie, polecamy w tajemnicy radosnej różańca świętego narodzenie Pana Jezusa, prosząc, by Jezus każdego dnia rodził się w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy nasze parafie, rodziny. Wspólnie wołając pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Antoniego i Andrzeja prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Dzisiaj we wspomnienie świętego Jana 23, papieża dobroci, wspominamy i jesteśmy wdzięczni Bogu za dar rozpoczęcia właśnie 11 października 1962 roku obrad Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj stoimy wobec kolejnego daru, jakim jest synod biskupów, który będzie miał miejsce co prawda w 2023 roku, ale już teraz rozpoczynamy jego krajowe zgromadzenia modlitewne i refleksyjne. Dlatego przyjmijmy to słowo świętego Jana 23, że niech nas ożywia świadomość, że wyszliśmy z ręki Boga i do Boga idziemy. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.